każda patriotyczna partia powinna brać pod uwagę również to, co dzieje się wokół nas. Niestety mamy do czynienia z opozycją, która nie bierze pod uwagę bardzo trudnych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. Ba, oni potrafią przez godzinę opowiadać o kryzysie, o inflacji, o drożyźnie i nie zająknąć się o prawdziwych przyczynach tego, że ceny energii są wysokie, ceny gazu są wysokie. Z taką opozycją mamy do czynienia. I dlatego, szanowni państwo, przeciwko temu wnioskowi o wotum nieufności będzie głosowała cała Zjednoczona Prawica. Obronimy ministra sprawiedliwości, obronimy nasz rząd, ale pójdziemy dalej. Uzyskamy te środki z Unii Europejskiej, zwalczymy inflację, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy wyborów. Dziękuję.